To jest podcast Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Zaczniemy dzisiaj od cytatu Mili Kabat-Zinn. Wiele pracy musimy włożyć, by umożliwić naszym córkom zachowanie kontaktu z tym, co w nich najlepsze, najsilniejsze i najbardziej witalne, zapobiegając rezygnacji z własnej suwerenności, co zwykle dokonuje się pomiędzy 9 i 14 rokiem życia. Tak jak słyszycie, dzisiaj będzie odcinek o suwerenności i o dziewczynkach. I dobrze, że Aniu o tym mówisz, bo jest takie czasopismo dla dziewczynek, które nazywa się Kosmos dla dziewczynek, dedykowane szczególnie właśnie dziewczynom w wieku 7-13 lat, które ma swoją misję, aby wspierać poczucie autonomii, sprawczości i wiary w siebie. Fundacja Kosmos dla dziewczynek publikuje różne materiały. Na stronie fundacji znalazłam informację o tym, co szczególnie osłabia dziewczynki, a mianowicie presja wyglądu, aby być nie tylko wystarczająco ładną, ale w ogóle piękną, brak wiary w siebie, bariery edukacyjne powodowane stereotypami, że według statystyk nadal nauczyciele to chłopców postrzegają jako bardziej inteligentnych i odważnych, a dziewczynki obsadzają w roli tych posłusznych i pracowitych. No i jeszcze inne oprócz edukacyjnych stereotypy, a więc, że niektóre obszary nauki są niedostępne. I aż mi się w głowie nie chce po prostu mieścić, że w Polsce aż 86% maturzystek nigdy nie słyszało o kobiecie naukowczyni, a 81% o kobiecie inżynierce. Dane te podaję za stroną Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Fundacja wydaje, tak jak wspomniałam, wspaniałe czasopismo. Nie widzimy się tutaj w tym podcaście, bo bym pokazała, ale naprawdę zachęcam. To jest dwumiesięcznik. Ostatni numer pod tytułem Ile możesz? Ma temat przewodni dotyczący sprawczości. W czasopiśmie są i rekomendacje dotyczące książek dla dzieci, i wywiady z odważnymi dziewczynkami, i historie właśnie kobiet, które były naukowczyniami czy sportsmenkami, więc to jest, mam wrażenie, takie czasopismo, którego brakowało, kiedy na przykład ja byłam dzieckiem. Takie dedykowane dzieciom, które w ogóle chcą się rozwijać, ponieważ pomysły na różne kreatywne zabawy także można tam znaleźć. A więc, Aniu, ten temat, suwerenność dziewczynki, może być zaopiekowany. Oj, bardzo się cieszę. Ja też, wiesz, przez przypadek natrafiłam w bibliotece na wspaniałą książkę Ada to wypada Sylwii Stano i Zofii Karaszewskiej, w której występują różne znane i lubiane kobiety. A co wypada samej Adzie? Wypada zabierać głos, wypada się wyróżniać, dbać o siebie, zadawać pytania bez odpowiedzi. Jedną z bohaterek jest Marta Dymek, znana z Jadłonomii i też w ostatnim czasie znana ze spektaklu, który powstał w Teatrze Studio o właśnie też chyba takim tytule Wyspa Jadłonomii. I sama Marta Dymek mówi o tym, że wypada przyprawiać po swojemu. I szukając takiego przepisu na owsiankę szczęścia, dodaje, co jest dodatkiem niezbędnym do szczęścia. Szczypta konsekwencji do smaku. Garść bycia w zgodzie ze sobą. I wiara w siebie. Im więcej, tym lepiej. No świetne, bardzo mi się podobają te przepisy, a jeszcze do książki Ada to wypada
to poleciłabym opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet. Wyobraź sobie, że to są już 4 tomy tych książek, z czego ostatni tom napisany jest przez Sylwię Hutnik i są tam zebrane biografie. W tych wszystkich książkach, w 4 tomach, są biografie kobiet, które właśnie odważyły się przyprawiać po swojemu, nawiązując do Marty Dymek. Ale chodzi o to, że no, miały odwagę żyć po swojemu. Wymagało to niejednokrotnie wielkiej determinacji z ich strony, wytrwałości, ale spełniały marzenia wbrew wszystkiemu. Ten tom 4, napisany przez Sylwię Hutnik, jest o kobietach z Polski, czy związanych z Polską. Między innymi jest tam i Wanda Rutkiewicz, i Maria Janion, i Maria Krasowska, taka młoda youtuberka i gimnastyczka, i pisarka także, jak również Marta Frey, której memy i hasła wzmacniają kobiety, ale znalazłam też takie hasła, które i dla małych dziewczynek mogą być inspirujące. Jak na przykład, nie mogę przejmować się tym, co mówią inni, bo innych jest dużo i każdy mówi co innego. Prawda? Tak? Ja myślę, że to trafne. I jeszcze zdanie, raczej nie lubimy ludzi, którzy są dla nas niemili. Dlatego bądź dla siebie miła. Myślę, że możemy odesłać wszystkich zainteresowanych na Instagram Marty Frey i tam znajdziecie jeszcze inne hasła, które mogą zainspirować albo wzmocnić. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby w ogóle odwołać się do Marty Frey, bo przecież jej kampania sprzed kilku lat już, Jestem silna, bo, stała się niesamowitym narzędziem do promowania siły kobiecej, ale w odniesieniu do tego, że każda z nas może doceniać coś w sobie. Sama Marta Frey mówi o tym, że to jest praktyka, że nawet w najtrudniejszych momentach możemy sobie zadać pytanie, dlaczego jestem silna dziś? Co jest źródłem mojej siły dzisiaj? Jedna z jej bohaterek mówi tak. Jestem silna, bo przestałam walczyć ze sobą i zaczęłam walczyć o siebie. I ta siła kobieca to nie musi być jakaś siła związana z walecznością, z wygraną, z dominacją. Ona mówi o tym siostrzeństwie, że tak naprawdę większość z nas ma trudność we wspieraniu się w tych takich trudniejszych momentach. W jednym z wywiadów słyszałam takie zdanie mocne, wypowiadane właśnie przez Martę Frey, że to kobiety torpedują siłę innych kobiet. I że jest tam tak trudno wspierać osoby, które próbują właśnie zawalczyć o siebie. I myślę w kontekście dziewczynek, że one też uczą się tego od nas, dorosłych już kobiet. I to my możemy im pokazać, jaka jest siła we wzmacnianiu tego, co w nas dobre, mocne. I że potrzebujemy im też to pokazać. Mam wrażenie, że teraz jest taki czas świadomości wielu kobiet. Powrotu do kręgów kobiecych, do grup rozwojowych. Być może ma to związek także z książką Czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. A być może zaczęło się już trochę wcześniej, ponieważ no, Natalia de Barbaro jeszcze przed napisaniem książki prowadziła warsztaty Własny pokój dla kobiet właśnie. Więc może to jest teraz czas, aby kobiety dorosłe zainspirowały dziewczynki, tak jak mówisz, ale też pokazały tą siłę sióstr, to siostrzeństwo właśnie. Nie rywalizację, ale wspieranie siebie. Współpraca i kooperatywę wzajemną. Myślę, że u kobiet to się zdarza tak naprawdę, że to kobiety są otwarte i empatyczne na inne kobiety. Takie mam doświadczenia. Więc można pokazywać dziewczynkom i wciągać je w takie obszary. Jak myślisz? Myślę, że to wspaniałe. I w ogóle buntowniczki i Ada to wypada. To też doskonałe lektury na dobranoc. Niedawno zakończyłam Glennon Doyle, jej książkę Nieposkromiona. I tam był taki fragment dotyczący tego, jak to ona czytała swoim córeczkom na dobranoc. Właśnie opowieści, historie o kobietach,
które, jak to ona napisała, same wyrwały się z klatek swojej kultury, żeby żyć na wolności i ofiarować swoje dary światu. I kiedy dziewczynki jej córki podrosły, to chodziła z nimi na spacery i tak zgadywała, czym zajmują się mijające kobiety. Na przykład czasami mówię, no ta na pewno jest inżynierem, a ta prezeską jakiejś firmy, a ta jest może jakąś atletką. I też wspomina, że jak jakaś matka zapytała ją, a no, że tam skomentowała jakoś, że jej córka lubi rządzić, tak? Czy coś takiego. To ona sama powiedziała, czyż to nie wspaniale? Jest przywódczynią. I w innym momencie, kiedy jej córki przegrały chyba jakąś grę i były naprawdę wściekłe, to powiedziała do nich, złość jest w porządku. No tak, no kiedy mówimy o suwerenności i w ogóle zaufaniu do siebie, to trudno nie dotknąć w tym wszystkim złości. Cieszę się, że o tym mówisz teraz, Aniu. Jest taki film animowany, To niewy panda, który dotyczy wyrażania i przeżywania złości, ale też lęku przed tą złością. Myślę sobie, że no jest też w tym jednak coś stereotypowego, że bohaterką jest dziewczynka, a nie, że historia dotyczy chłopca. Tylko dziewczynki, Meilin Meili, mieszkającej w Kanadzie, która no, pochodzi z takiej rodziny, gdzie kobiety w okresie dorastania budzą w sobie złość. No, wszystkie nastolatki budzą w sobie silniejszą złość niż wcześniej, ale tam jest to szczególnie obrazowe. Jednak porusza mnie w tym filmie ten lęk kobiet, że ta złość jest tak przerażająca, że ją trzeba zamknąć gdzieś, schować. W filmie to jest wręcz dosłownie złość, która jest zaklęta w breloczku, w pierścionku, aby była gdzieś schowana i niedostępna. Natomiast Meilin, oswajając tą złość, no poznaje też jej siłę. No i staje przed takim wyborem, czy jednak ją zostawić, czy też ją schować i co się może dziać. No, nie zdradzę zakończenia, zachęcam do zapoznania się z filmem. Jednak podoba mi się to, co mówisz, że złość się, bo tak trzeba, bo przecież złość to energia. Jak często my czujemy, że przecież złość pojawia się, kiedy ktoś przekracza nasze granice. To jest informacja zwrotna od nas samych, od naszego ciała, do nas, będąca pewną wskazówką, co mam robić. Mam się bronić, a potrzebuję na to energii. Więc jak żyć bez takiej oswojonej złości w tym kontekście? Więc zachęcam do filmu po prostu, jeżeli ktoś go jeszcze nie zna. Ty przypomniałaś mi, wiesz, o takiej historii opowiadanej przez Paulinę Młynarską w jej książce Okrutna jak Polka, kiedy to jej ojciec czytał jej bajkę o krasnoludkach sierotce Marysi. I opowiada, że może miała mniej lub więcej niż tam 6 lat, ale to było jej spotkanie z archetypem bogini, z boginią Tatrą, która władała taką ogromną mocą, która potrafiła i sprowadzić groźną burzę, ale potrafiła być też łagodna. I jeśli chodzi o tą złość, to ona przytacza to właśnie w swojej książce, mówiąc o tym, że ta dzika część naszej natury musi zostać też rozpoznana. Jak blisko temu, o czym piszę do książki, na którą też często się powołujemy, prawda? Clarissy Pinkoli Estes, biegnącej z wilkami. Czyli ta dzika część, ona musi się obudzić w dziewczynce. Bo jeżeli tam ją zagrzebiemy, to będziemy musiały ją odgruzowywać w dorosłości. Kiedy mówisz o dzikiej części, to mi z kolei przypomina się inna książka. Mała księżniczka Karoliny Levestam. Książka, która jest bliźniaczą opowieścią do Małego księcia, do klasyki. Ale dotyczy relacji kobiety i dziewczynki. I tam również dziewczynka odkrywa dziką część. Odkrywa w sobie tą pierwotną dzikość, która jest potrzebna także do tego, aby mieć odwagę spełniać marzenia, która daje siłę. I ta książka
Myślę, że jest piękna i dla dorosłych kobiet, i dla młodszych dziewczynek, bo właśnie pozwala oswoić to, czego być może czasem boimy się w sobie. Jak się mówi, że każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę i kluczem jest poznanie tego, świadomość, że tak mam. Mam taką czasem tendencję, ale czasem mam siłę właśnie z tego. No a do odwagi w spełnianiu marzeń, no siła się przydaje, taka mentalna. Tak, ale to pięknie nawiązuje, bo właśnie Paulina też wspomina o tym, że ta Tatra to jest też twórcza siła, owszem, niszczycielska, ale też twórcza. No bo jak czerpać radość ze sprawczości, nie? Tak, jak to ale Aniu, zrobić? przepraszam cię, bo mówisz, że Paulina Młynarska pisała o złości i o bogini. Dobrze to zrozumiałam? Nie wspomniałam, że w filmie To nie wypada też się pojawia bogini. I ta bogini tam też ma znaczenie. Więc kto wie, czy to nie jest tak, że jednak, aby poczuć w sobie tą, już mówiąc górnolotnie, ale jednak jakąś boginię albo kontakt z boginią wewnętrzną, no nie jest konieczne oswojenie złości, albo przynajmniej poznanie trochę takich swoich jednak ciemnych mocy. Tak jak w Żabim Królu, gdzie księżniczka rzuca żabę o ścianę. Tak, ta złość rozpoznana daje też energię do tworzenia i tkania z tych marzeń, o których wspominałaś. Że marzenia są ważną częścią tego i jeżeli zgubimy je gdzieś po drodze, to zawsze jest czas, żeby przypomnieć sobie, o czym marzyłam, kiedy byłam dziewczynką. No tak, no pięknie. Tam jest też to źródło siły, takiej nieskrępowanej. Dzieci nie mają granic dla swoich marzeń. Tak? Im młodsze dziecko, tym świat wydaje się po prostu bardziej dostępny. Trochę dzięki oczywiście temu, że nie ma takiego myślenia abstrakcyjnego i przewidywania wszystkich potencjalnych zagrożeń. Więc wyobraźnia może być nieskrępowana, totalnie kreatywny proces. Zgadzam się, warto wrócić do marzeń i w nich szukać siły. To jest też, myślę, czasem utrudnione o tyle, że funkcjonujemy w pewnych stereotypach. Ja myśląc o tym temacie dziś, przypomniałam sobie taką reklamę sprzed wielu lat. To była reklama nakręcona w takiej nietypowej konwencji. Chodziło o pewnego rodzaju casting i grupa kobiet i chłopców odgrywała rolę, tak jakby odgrywali rolę, nie wiem, castingu do filmu co najmniej. I zadaniem takim aktorskim było pokazać, jak biegnie dziewczynka i jak bije się dziewczynka. No i tam jeszcze jakieś inne. No i oczywiście, tak, w taki stereotypowy sposób kobiety pokazywały właśnie, wyśmiewając trochę prześmiewczo, jak to biegnie dziewczynka, tak, niezgrabnie, gdzieś tam poruszając tymi rękami, tak, w nieskoordynowany sposób. Chłopiec podobnie. Potem ten chłopiec był zapytany, czy on sobie zdaje sprawę, że on w sumie to tak ośmiesza te dziewczyny. A on wtedy zaprotestował, że może dziewczyny tak, ale nie swoją siostrę. I w kolejnej odsłonie zaproszono dziewczynki, tak około, nie wiem, 8-9 lat. I te dziewczynki, te same, proszone o to, żeby właśnie pokazały, jak biegną dziewczynki, jak biją się dziewczynki, robiły to najlepiej, jak potrafiły. I nawet jedna z nich była na koniec zapytana, to powiedz nam, no to jak biegną dziewczynki, nie? Najszybciej, jak potrafią. I to chyba była dziewczynka taka najbardziej filigranowa, może nawet 7-letnia. Ale zostałam z tym obrazem sprzed wielu lat, że to, jak portretujemy w naszej kulturze to, co uosabia dziewczęcość, co jest związane z byciem dziewczyną jako taką, może dzięki właśnie nam i naszej świadomości zmieniać się. Piękne to jest, bo to pokazuje, że siła jest w nas. I kiedy ta dziewczynka mówi, że tak jak najszybciej, to mi się przed oczami pojawia Merida Waleczna z filmu animowanego sprzed kilku lat, która była świetną uczniczką.
I tu nagle taki pomysł kulturowy, że ona ma być oddana za żonę jakiemuś księciu, który ma się starać o jej rękę. No, ale Merida uznała, że ona sama będzie się starała o swoją rękę. I wystartuje w zawodach huczniczych, aby zostać tutaj wybranką samej siebie. I ja bardzo lubię tę scenę, bo ona pokazuje taki upór, zdrowy upór i wytrwałość w takiej walce o siebie, ale też świadomość tego, że ja wiem, że sobie w pewnych obszarach poradzę i nie zgadzam się, żeby ktoś decydował o mnie, jeżeli chodzi o moje życie i moje najważniejsze wybory. I bardzo lubię także ten film z tego powodu, że on daje takie właśnie poczucie sprawczości, że można. Oczywiście Merida Waleczna ma jeszcze inne wątki, tam zwłaszcza dla matek i córek to szczególnie ciekawy i ważny film. Ale w tym momencie, wiesz, tak jak mówisz o tej kruchej dziewczynce, która tak biega, to ja tak widzę tą Meridę, która tak zadziornie startuje w szranki z tymi książętami, którzy nawet dobrze łuku nie potrafią trzymać i aspirują do tego, żeby tutaj być jej mężami. A ona sama wie, jak chce żyć i koniec. I to tak mi się jakoś łączy razem. Tak, ja też stosunkowo niedawno słuchałam wywiadu przeprowadzonego przez Glennon Doyle z Jeaną Davis i ona wspomina o tym, że jej tego brakowało, jak była dzieckiem. Za mało było bohaterek, z którymi mogłaby się identyfikować. I już w takiej swojej późnej twórczości postanowiła otworzyć fundację na rzecz właśnie tworzenia nowych ról, postaci kobiecych, dziewczęcych. Także wydaje mi się, że ich jest coraz więcej. Ale też w tym samym wywiadzie Jeana Davis mówi o jej spotkaniu z Susan Sarandon przy okazji tego znanego filmu Thelma i Louise. Jej, ona była naprawdę bardzo zaskoczona postawą Susan, gdzie Susan, czytając chyba scenariusz, jakoś uchwyciła jakieś zdanie, którego nie chciała w tym scenariuszu i poszła do reżysera i o tym mu powiedziała, co bardzo zaskoczyło Jeanę Davis, bo ona by się w życiu na to nie zdecydowała, żeby polemizować z reżyserem, to wiele lat temu, tak? Lata, nie wiem, 80., 90. I to oczywiście, że się udało, tak? Susan po prostu powiedziała, że nie chce tego zdania i reżyser powiedział, w sumie to masz rację i tyle o tym, tak? Czyli postąpiła w myśl zasady Ada to wypada. Ada tak. Zawsze wypada podzielić się swoim zdaniem. Rzeczywiście, jeżeli coś powstaje w twoim wnętrzu, słuchaj tego, idź za tym. Tak, jeżeli ktoś ma możliwość posłuchania Jeanie Davis w tych ostatnich jej odsłonach, to jest przebogaty życiorys i fantastyczny sposób opowiadania w ogóle o swoim życiu i też o tym byciu pomniejszaną, byciu uciszaną i byciu przede wszystkim grzeczną. Tak, ten jej memuar, już nie pamiętam tytułu tej książki, ale odnosił się właśnie do tego, że ona była wychowywana w duchu posłuszeństwa i uległości. Także wiele lat zajęło jej też budowanie swojego poczucia sprawstwa, tej autonomii, suwerenności, o której my dziś mówimy. Powoli odchodzi się od tego hasła grzeczne dziecko, ale pamiętam, że jeden chyba z pierwszych numerów Kosmosu dla dziewczynek dotyczył właśnie grzeczności. Co to tak naprawdę znaczy? Kiedy używamy tego słowa, to co tak naprawdę mamy na myśli? Bo jedne osoby sugerują, słuchaj się starszy. Inni nie krzycz. Inni rób to, co ja mówię. Inni, nie wiem, miej porządek w pokoju. Więc co to znaczy? Co to za absurdalny taki worek, który jest niekonkretny, a zasiewa, że masz spełniać jakieś oczekiwania, ale nie do końca wiadomo jakie i po co. Więc tak. Ciekawie, bo tutaj rozumiem, że z perspektywy dojrzałej kobiety Jeanie Davis już jest takie retrospektywne trochę przemyślenie, tak? Tego, jak to było, co służyło, co nie. No a jak mówisz też o posłuszeństwie, no to świetną książkę Pato Posłuszeństwo napisał Mikołaj Marcela w zeszłym roku.
Więc to jest naprawdę temat rzeka. Książka jest warta poznania, ona ma też swoją ilość stron, więc to w ogóle na inny odcinek zapewne. Ale zdecydowanie warto wspierać odwagę i działanie zamiast takiego bezmyślnego posłuszeństwa. To jest mi bardzo bliskie. Tak, wydaje mi się, że to się łączy, dlatego że to takie zapraszanie w ogóle dzieci do uległości, tak, takiej bezrefleksyjnej. Tak bardzo ogranicza te siły twórcze i tą kreatywność, która jest w każdym z nas. Akurat o tej książce już wspominałam, Nieposkromiona. Glennon Doyle opisuje też taką scenę z jej salonu, gdzie weszła do pokoju i zapytała, czy ktoś chce coś zjeść, tak? Kierując to do chłopców i dziewcząt, akurat do swoich synów i ich koleżanek. I chłopcy mówi tak, tak, ten, nie, tak, różnorodnie. A dziewczynki zamilkły, zaczęły się rozglądać jedna po drugiej, sprawdzając tak naprawdę, tak jakby obowiązujący trend teraz. I jej obserwacją było to, że dziewczynki częściej szukają odpowiedzi na zewnątrz, a chłopcy bardziej wewnątrz siebie. I to samo potwierdza wiele badań. Jenara Nirenberg, zdaje się, też w tej swojej książce Neuroróżnorodność też wspominała o tym, że według badań to częściej dziewczynki właśnie maskują i udają, jakby dostosowując się do wymogów sytuacji, częściej aniżeli chłopcy w świetle tych badań, które przytaczała. Ale jakoś z tym zostałam, z tym takim poczuciem, że jeżeli wspieramy dziewczynki od samego początku, też poprzez uautentycznianie siebie, bo przecież one patrzą na nas. I nieważne, czy to są nasze córki, córki naszych przyjaciół, czy to są dzieci, które są wokół nas, tak? W różnych rolach występujemy wobec nich, ale jeżeli przynajmniej jedna z nas wybudza się i jakoś pozwala się sobie odsłonić w swojej prawdziwej naturze, to oddziałuje na nas wszystkie. No tak. Będziemy się zbliżały teraz w ten sposób do końca naszego odcinka. A chciałabym jeszcze przeczytać słowa Sylwii Hutnik właśnie z opowieści Na dobranoc dla młodych buntowniczek do historii niezwykłych lek, gdzie pisze autorka tak. Każda z nas pochodzi z innej rodziny, gdzie indziej się urodziła i w związku z tym miała różny start w życiu. Ale wszystkie możemy poznać losy walecznych kobiet, które chcąc realizować swoje plany, musiały pokonać wiele przeciwności. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście same ani ze swoimi problemami, ani z marzeniami. Obok was są rzesze tych, które stoją na straży kobiecej mocy. Powodzenia w podbijaniu świata, kochane buntowniczki. Niech moc będzie z wami. Świetnie. A zatem niech moc będzie z wami. Tak jest. Dzięki, Aniu, za dzisiejszą rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję tobie, dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia.